Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Kontrola, tak, wasza ukochana seria, ale nadal oglądana przez w sumie dość sporo osób, bo jeżeli by zebrać te paranaście tysięcy obejrzeń na jednym na przykład stadionie, to trochę by was było, dlatego warto. Proszę państwa, na pewno przyjemniej nagrywa mi się Kontrola niż Blair Witcha, bo tutaj przynajmniej wiem co robię i jakoś w miarę mi idzie to strzelanie i miotanie telekinetycznymi przedmiotami. Ale nadal jakby jedną i drugą grę trzeba przejść. Tak więc wy zostawcie lajka, jeżeli Kontrola lubicie. Ja mam trochę tutaj do roboty w tej chwili. Mamy tą główną misję, mamy ten rozrost wróg w środku. I generalnie jest ta kotwica, do której się bez lewitacji nie dostanę. Ja tam bardzo chętnie wrócę, jak tylko lewitację zdobędę. I podpatrzyłem sobie troszeczkę, zdobędę ją już niedługo w tej misji konkretnie mówiąc. Dlatego wiecie co, chodźmy po prostu przed siebie, jak ja mam bronię. Mam ten snajperkę i mam pistolet. Dobra, to weźmy pistolet na dobry początek. Tutaj mamy martwych ludzi. Tutaj właśnie jakiś przedmiot szalał. To było nam przekazane, powiedziane niedawno. I będziemy musieli to powstrzymać, zanim pójdziemy chyba po naszego braciszka. Dlatego niedługo się tym zajmiemy. Pootwierajmy sobie jednak po drodze te wszystkie pojemniki. Nie wiem, do czego ich użyję. Skuteczność wystrzelenia. O proszę. To może być interesujące, może nawet zamiast życia? Koszt energetyczny wystrzelenia. No to mi pozwoli strzelać jak szalony. Szybkość przechwytywania, cholera. A spróbujmy, wiecie co? Oleję sobie na razie trochę poziom zdrowia. Będę miał go mniej, ale będę miał też większe możliwości napierdalania. Dzięki tej mojej skuteczności. Co my tutaj mamy? Skrzynka pocztowa. No, najniebezpieczniejsze obiekty mocy, jakie się tutaj znajdują. Tutaj mamy, proszę bardzo, koszyczek na jajuszka do poświęcenia. Ja to wiedziałem, że zawsze na Wielkanoc to coś może się spierdolić. Co? I ktoś poszedł coś sobie poświęcić, a tutaj nagle, nie wiem, jądro ziemi zamarza. Ha, wiatrak mamy. Ciekawy jestem, czy jakakolwiek wyższa siła kontrolowała to, żeby te przedmioty mimo wszystko nie spowodowały śmierci wszystkich ludzi na ziemi. Bo jednak żadnego kataklizmu w związku z nimi nie było. Czy może one po prostu nie są na tyle potężne? Dobra, mamy młotek jakiś, wygląda jak taki, co się w cyrku uderza w dół, żeby po prostu dupnąć sobie i wybić jak najwyższy wynik. Nie mam chyba za bardzo gdzie iść, panoptykon. Przyporządkuj sobie telewizor, czwarte piętro. To mogę sobie tutaj piętra wybrać? Jednostki przedmiotów paranormalnych, jedziemy. No tak, oni sobie jakieś tam super dziecko przygarnęli, chcieli go wytrenować, a tutaj nagle się okazało, że gość jest chyba zbyt potężny, co? Tam jakiś frajer lata, za chwileczkę ewidentnie będzie dla mnie nieprzyjemnym zagrożeniem. Gdzie mamy czwarte piętro? O Boże, oczywiście, że mi się czają zaraz przy windzie. Normalnie jak tacy ludzie, którzy... Zawsze jak się drzwi windy otwierają, myślą, że zastaną tą windę pustą i nagle prosto w twarz ci wchodzą. Ale nie spodziewali się, że ktoś będzie w windzie, no bo hej, do czego służy winda? Do tego, żeby nikt nią nie jeździł. Dobra, już myślałem, że wyskoczą na mnie tutaj zaraz z boku. Jakie mamy tutaj przedmioty? Tutaj pewnie coś jest, tylko jest niewidzialne. Jak znam tą grę i to co się tutaj dzieje. Co ten gość robi? Gada do lodówki. Gość gada do lodówki. Ja też czasem gadam do lodówki. Jak jest środek nocy i naprawdę chce mi się jeść, to gadam do lodówki. Kiedy nic w niej nie znajdę, to mam takie: no weź, no weź, ja chcę coś zjeść. No weź, weź, chcę coś zjeść, zjeść. Dobra, pogadajmy z Filipem. Co tam, Filip, mordo, się dzieje u ciebie? Wariacie. O, dziękuję Bogu. Słuchaj, ktoś musi zobaczyć ten obiekt na wszystkie czasy, albo deviować. Mój szyfr plaza nigdy nie przyjechał. Ojojoj. Damn. Aha, ktoś musi cały czas patrzeć na lodówkę. Warta przy lodówce. Okej, okay, co ja mam zrobić, żeby mu pomóc? Po odnalezieniu Dylana pomóż agentowi w celi panoptykonu czwarte piętro. Dobra, czy to należy do mnie zadanie, żebym o nim nie zapomniał? Bo tak trochę się boję, że o nim jednak zapomnę. Jest taka opcja. W końcu to ja. Ja chciałbym się dowiedzieć, jakby co robi ta lodówka. Obstawiam, że będzie mi dane się czegoś na jej temat dowiedzieć dopiero jak mu pomogę. Tak więc koniecznie muszę tu wrócić, bo to brzmi to interesująco. Jezus Maria, ci mają jakieś tutaj, kurwa, tarcze, nie tarcze. Cyk! Jezus Maria, gość zdech i no roz.
Dobra, zużywa w cholerę amunicji, ale jakie szatańsko skuteczne to teraz jest. Na największych przeciwników idealne, cudownie. Dobra, co my tutaj mamy? Coś z nich powypadało, odległa myśl, no. Tak jak moja myśl, zawsze jest odległa. Ojej. Dobra, ja go zaraz będę mógł sobie przejąć. O teraz, on jest jakiś kurde fajny. O Jezus, dobra, ty zdychaj. I kolejny do mojej armii. Dobrze, i oni tutaj we dwóch już myślę dadzą radę sami załatwić wszystkich, którzy się tu pojawią. Skąd oni przychodzą? Kto tu strzelił? Kto strzela do moich ziomeczków? Nikt? Okej, okay. To mamy znowu kształty, widzę. Jakieś kody, hasła. Coś, co ewidentnie by mi się mogło przydać. No żal mi, tego gościu wygląda na normalnego, ale... Babaj. Prosto w twarz im się patrzy, kiedy umierają. To trochę brutalne. Tutaj też w ogóle mogę sobie zejść jakby na... Na taką kładkę, która jest poniżej. Obstawiam, że jakiś przedmiot mam szansę tutaj znaleźć. Niewiele więcej chyba. A może to miała być dla mnie problematyczna walka? Tylko, że ostatecznie nie była to dla mnie problematyczna walka. Kupiłem, znaczy wstawiłem sobie ten dojebany upgrade na miotanie przedmiotami. A pierwsze co robię, to zaczynam strzelać w tych przeciwników. Zdecydowanie w ogóle kolejne punkty rozwoju mojej postaci przypakuję już w... W moc mojego uderzenia telekinetycznego, to wtedy w ogóle jak kogoś jebnę, to nie dość, że nie raz, a siedem i nie zurwę mu jednej głowy, tylko trzy. A jak ma tylko jedną, to jedną, ale trzy razy. Pokręcone przejście, piękna nazwa, obszar nieznany, ojojoj. Wygląda to przepięknie. Okej, panie telewizorze, oczyśćmy go. Pewnie mnie gdzieś wciągnie jak nic. Wciągnie mnie do świata telewizji. Najgorzej, taniec z gwiazdami? Czy starsza pani musi fiknąć? Okej. Dobra faza. Czegoś takiego to ja jeszcze nie wciągałem. Okej, widzę, że perspektywa się tutaj fantastycznie zmienia. Co się teraz tu podzieje? Wielki telewizor mocy pobłogosławił mnie swym światłem. Muszę odpisać szybko na jedną wiadomość. No dobra, okej, wszystko krąży wokół telewizora. I przede mną tenże telewizor spieprza. Razem z toną jakichś szafek i półek? Nie wiem, co tam dokładnie jest. Nie mogę myszką ruszać. Nie było. O, dobra, teraz mogę. Dziękuję ci za uwolnienie mojej myszy. Dobra, wszystko się tutaj troszeczkę poprzestawiało. Ja mówię wam, ten telewizor to jest chyba ten obiekt, który pozwoli mi na lewitację, dlatego też tutaj są motywy takie troszeczkę, wiecie, powietrzne, prawo, lewo, góra, dół, się zamienia. Mam też przeciwników, którzy się unoszą w powietrzu. Co to jest w ogóle? Kim ty jesteś? Bierz mnie, beton. Okej, no chyba muszę tu zejść. Oni będą zaraz ze mną walczyć, to jest jakiś boss, jak nic, to jest jakiś boss. No dobra, to zejdźmy w takim razie na teren walki z bossem, niewątpliwie. Cyk! Ty Jezus Maria, kim ty jesteś, ziomek? Ojej. Dobra, wygląda to nieprzyjemnie. Co najmniej nieprzyjemnie. Weź. Won. Pyk, frajerze! Ile on ma życia? Salvador, ty! Salvador to nie był ten cały szef ochrony? Chyba tak, tak mi się wydaje. Ale sporo życia traci po tych moich uderzeniach, tak więc skutecznie dość tutaj lecę. Ty weź mi pomóż, mordo. Hono, do mej armii. Kolegę też zgarniemy. Rekrutacja maksymalna, jak na studia. Tylko takie fajne studia to są. Dobra, dobra. Ja pierdolę o rekrutacji na studiach, a ja muszę mordować przeciwników. Tam jest jakiś silniejszy, ja bardzo chętnie bym jego w swoje szranki, proszę państwa, wciągnął. Albo tego. O, ty, chodź. Ten drugi żyje? Nie wiem. Ale już jesteś mój kolego. Kolego. Dobra, patrzcie, on strzela do tych u góry. Nie wiem, czy to jest w ogóle sensowny plan i pomysł, ale niech sobie strzela jak chce. To! Rakieta? Rakieta! Dobrze, dobrze. Twoje, kurwa, miśki same mi dostarczają broń do walki z tobą. Dziękuję ci bardzo. W sumie nie wiem, czy to są jego miśki, ale na chwilę obecną mam wrażenie, że tak. Myślałem, że odblokowałem sobie umiejętność miotania tymi słabymi przeciwnikami, ale chyba w co innego tam poszedłem. Ała! Dobra, Jezus Maria, na spokojnie. Gdzie ja mam kawałki życia do odzyskiwania życia? To, wszędzie dookoła, okej. Dobra, trochę uników poproszę.
Tego, czy ja go sobie mogę przejąć? Jeszcze nie. Weź... O, i go zabiłem. A nie chciałem, a wiecie co? Nie chciałem nawet. Dobra, chodź do mnie. Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie. No może nie tak do końca swobodnie w sumie. Czy on odbija te moje rzeczy, którymi ja w niego rzucam? Możliwe? Dobra, wkurwiłem się. Zacznę może po prostu strzelać w niego, co? To brzmi jak najlepszy możliwy pomysł teraz. Cyk! Dobra, tarczy już nie mam. Zdychaj, Salvador, nie denerwuj mnie już. Nie chcę mi się przejmować twoich kolegów. O! Identyfikator Salvadora. Widzicie, ja chciałem tutaj kreatywnie walczyć, poprzejmować przeciwników, niech oni walczą za mnie, ale tamten ciągle kutas non-stop sobie jakieś tarcze robił, rozwalał tych moich ziomeczków, nie wiem, nie wiem. Może zanim przejmę ten telewizor... Kotwica o uzupełnienie, o proszę, tu się czegoś o kotwicy dowiem, zaraz to sobie otworzę, bo zaraz będę miał chyba wejście do tego świata astralnego. Nie jestem pewien, gdzie to mnie wrzuci, czy tam strefa progowa, świat astralny, nie wiem, nazw jest wiele, a wszystkie są poprawne. Dlatego oczyśćmy po prostu telewizor, to chyba mi da lewitację, nie? Nie jestem pewien, czy on tutaj lewitował, czy nie lewitował. O, pięknie. Zwykle jak się... telewizory opiekunki, zwykle jak się tutaj przeleć nad przeszkodą jak superbohater, o proszę, przynajmniej takie miłe popkulturowe pseudo nawiązania tutaj są. Co to mi tutaj, jakiś taki brzdynks. Ekran mi się trochę wykrzywił, proszę, i nie był tak szeroki jak powinien. Dobra, przytrzymaj, aby lewitować, no bardzo chętnie. Uuu, fajne! Mogę się wznieść wyżej w ogóle? Jest jakiś limit tego mojego wznoszenia? Ta, ja się wznoszę na konkretny dystans. Ty, dobra. Tak widzę, że powoli opadam, jak nacisnę jeszcze raz, to już mam przewalone, co? No dobra. Nad tym jebańcem muszę przelecieć ewidentnie. Ta, po chwili tej lewitacji chyba zaczynam tak lekko padać, ale to mi... spacja podczas... O! Super. Podczas lewitacji, aby aktywować spadanie. Spacja podczas spadania, żeby zrobić powolne spadanie. Okej. Dobra, mogę przelecieć nad tymi przeciwnikami, co? Aha, powolne spadanie. No dobra, okej, rozumiem. Dam radę tu wlecieć? Dam radę. Okej, okej. Jakby całkiem sympatycznie to działa, muszę przyznać. Tylko muszę sobie wbić do głowy, którym przyciskiem się co robi, że ja tutaj mogę spadać, nie spadać. Powolne spadanie sobie odpalać. No dobra, dziwaczna była ta trasa, niezwykle prosta, bo leciałem zaledwie przed siebie. Nasza transmisja musi trwać. Wciskaj i przytrzymaj, żeby lewitować wyżej. No to mi nie, to nie podziałało za bardzo. No to też nie tak działa. Okej, okay. No nie, no myślę, że wskakuję na takie wysokości, na jakie jestem w stanie w tej chwili wskoczyć. Mogę się wznieść, ale zdecydowanie wolniejsze to jest niż takie po prostu przeciskanie się do przodu zwykłym unikiem. O Jezus Maria, serio? Dobra. Oj. Nie. Proszę się wynosić ode mnie. Kończy się amunicja. No oczywiście, że kończy się amunicja, jak kurwa zawsze. Dobra, beton, panie. A nie, bo ci potrafią tego unikać. O Jezus. A ja mogę w ogóle jeszcze zrobić tak, nie? Mogę sobie teraz do nich tutaj postrzelać w powietrzu, robiąc takie niesamowicie efektowne akcje. Czy ja będę miał domyślnie powolne moje spadanie? Tak, jeżeli nie nacisnę spacji, to ja będę tak czy siak powoli spadał. Dobra, ten nie żyje. Tego mogę, myślę, załatwić tym. Bye bye! Okej. No i o czym wy chcecie ze mną rozmawiać, ziomki? Naprawdę. Jak ja mam takie upgrade'y w tych broniach, to oni nie stanowią w tej chwili większego zagrożenia. Dobra, tutaj coś jeszcze leży. Powolne spadanie poproszę. I do góry. No nie. W jaki sposób udaje mi się jednocześnie podnieść do góry i aktywować powolne spadania? Zdecydowanie nie o to mi chodzi w większości przypadków. Tutaj też byłem troszeczkę za nisko. Wysokość, na jaką się wznosi nasza Jessie, jest zależna od tego, w którym miejscu sobie odpaliliśmy w ogóle tą lewitację. Gdzie ja mam wyjść w ogóle? Czy ja mam po prostu wyjść tędy? No, spadając też klikam sobie spacji i mam powolne spadanie, tak więc bardzo wygodne. Ty, a ten pokój? Nie, dobra, to tamten dalszy pokój jest zamieniony do góry nogami, bo już myślałem, że wiedzieli, że coś takiego się stanie i wiecie, mamy tutaj
na suficie już informacje, żeby uważać na to, gdzie się staje. O Jezus, ten snajpersyku to był niezwykle prosty do pokonania. Pik. No, dawajże, proszę cię, nie umiem nic trafić, Jesus. No ale okej, dobra, teraz muszę z powrotem znaleźć naszego brata Dylana. Czy ja w ogóle go znajdę, czy ja osiągnę coś więcej w tym miejscu, w którym tutaj teraz jestem, nie wiem. Ale mam wrażenie, że muszę właśnie, o tak, tak, tak. Ten przeciwnik mi sugerował po prostu ścieżkę chyba, po której muszę iść, żeby dolecieć tam, gdzie mam dolecieć. Dobra, tutaj w dół, do góry. Obstawiam, że mogę sobie upgrade'ami, że to będzie kolejne drzewko jakby upgrade'ów, w które mogę zainwestować i ono mi pozwoli modyfikować jakoś na przykład wysokość, na jaką się wznoszę, czas, jaki mogę się unosić w powietrzu. No, to są takie czyste strzały z mojej strony teraz. Dobra, mamy tutaj kogoś do pokonania, czy takie tylko pitu-pitu, proszę państwa, pitu-pitu. Wielki plastikowy łabądź. Oh, no cóż, jeżeli chodzi o to, jakie przedmioty są przedmiotami specjalnymi, to tutaj twórcy tej gry, Remedy, naprawdę ma totalną dowolność. Oni sobie wymyślili, że każdy przedmiot może być taki jebnięty, więc no realizują to postanowienie dosyć dokładnie. Każdy przedmiot tutaj jest pojebany. Myślę, że każda tutaj płytka w podłodze, jaka się znajduje, mogłaby być potencjalnie jednym z tych specjalnych przedmiotów mocy. Dobra, mamy tego łabędzia, a tak w sumie niewiele się dowiaduje na temat tego wszystkiego, ale hej, co mamy tutaj? Balonik i drugi pęknięty balonik obok. Mi bardziej o ten przedmiot chodzi. Cyk, 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 entropiczne echo, na co mnie to wszystko? Ale kolekcja, badania i dokumenty i tutaj będziemy coś mieli o identyfikator Salvadora. No tak po prostu. Źle się stało, że miał do niej dostęp personel niższego szczebla. Tutaj już chyba nic nie ma, ale mamy akta sprawy. Telewizor Benikow. A, jeżeli obiekt jest przelorowany... obiekt może sam z siebie lewitować, podnosząc się na maksymalną zaobserwowaną wysokość X, kiedy obiekt jest przydzielony parautylitarne... Nie umiem mówić. Parautylitarianie mogą wykorzystać ten efekt we własnym celu. Okej. Okay. Dobra, ale tutaj jeszcze coś było na temat kotwicy, proszę państwa. Po raz pierwszy ze zjawiskiem kuli spotkała się załoga statku Biały Ocelot podczas połowów na Białe Oceloty. Świadkowie opisywali czarną kulę z bladym światłem z tyłu. Kula unosiła się w powietrzu tuż przed dziobem statku. Załoga, rzucając blaszane wiadro, które zniknęło wewnątrz kuli. Wkrótce potem statek stracił swoją integralność strukturalną, czyli go rozjebało. W ciągu kilku minut jego metalowy kadłub zardzewiał i rozpadł się na kawałki. Po zatonięciu jednostki kula zanurzyła się w wodzie. Przepływający w pobliżu statek rybacki wezwał X i uratował czwórkę ocalałych członków załogi. Okej, okay. Kotwica okazała się być nieszkodliwa. Ha, interesujące. Dobra. Wiemy już coś o tej kotwicy, co prawda tą kotwicę będziemy musieli, nie wiem, pokonać, rozwalić. Dystrybutor wody, proszę bardzo. Kurde, czemu nie ma opisów do tych rzeczy, które się tutaj znajdują? Naprawdę. I łom, może to nawiązanie do Half-Life'a. Tutaj wątpię, że bym dał radę coś konkretnego odczytać. Expedition, Field Report. Nie, no nie ma tutaj informacji na temat tych rzeczy. Niestety. Tam mamy cele P6. O Jezus Maria. O, tutaj się robi troszeczkę, proszę państwa, creepy. Te drzwi tutaj, które się nie domykają. No dobra, czy my go spotkamy niedługo? Mamy cela K6. Najbardziej dojebana cela, jaka się tutaj znajduje. Oho, to się zamyka? Nie chce się zamknąć. Tutaj miga to światło. Czy ja mam tutaj coś... Czy to się zamknie teraz do końca, ostatecznie, czy nie? Co ja mam tu zrobić? W celach o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Czy mam coś tutaj postrzelić? Nie. Ci mają w ogóle oderwane dolne szczęki. Znaczy tamten miał oderwaną dolną szczękę, ten wygląda po prostu na martwego. Ty no, o co tutaj chodzi? Panoptikon. To ja wiem, że panoptikon. Ale jak ja dam radę tam niby podejść? Mogę to rozwalić? Nie mogę tego rozwalić? Nie mogę tutaj nic zrobić? O, zamknęło się, proszę. Teraz to się otwiera. O Jezus, dobra, tutaj są po prostu jakieś kolejne stopnie zabezpieczeń. No ja wstępnie zakładam, że mój brat nie stanowi dla mnie zagrożenia. Może mnie pozna, może nie, kto wie. Pope, no co tam Pope, co tam słychać? Morda?
Gdzie jest jakiś komunikator, żebym mógł z nią pogadać? Tam mamy kolejną paczkę, ale tam nie wejdę. Teraz muszę się trochę bardziej zacząć rozglądać, potencjalnie za miejscami, do których mogę dolecieć. Oh shit! No to braciszek zwiał. He's gone. Dylan isn't here. Jak on zniszczył tą celę, Jezus. On tam napisał Jesse. Jesse, listen. Dylan's here with us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. No hej Dylan, ależ on jest kurde dziwaczny, taki Profesor X, tylko że może chodzić. Dobra, czy ja mogę sobie zwiedzić tą jego celę? Co się tutaj odjebało w ogóle? Porozmawiaj z Emily. Dobra, ja chcę wrócić właśnie do tego agenta, żeby mu pomóc. Obserwacja Dylana Faydena. Przyniesiono śniadanie, obiekt wstaje z łóżka, korzysta z toalety, wraca, prosi o włączenie telewizora. Obiekt zaczyna mówić sam do siebie. Nagranie nie jest możliwe ze względu na dźwięki telewizora. Obiekt zaczyna się denerwować, rzuca tacę w lustro, otrzymuje środki uspokajające, ekipa sprząta celę, telewizor wyłączony. Obiekt odzyskuje przytomność, prosi o włączenie telewizora, personel odmawia. Ze względu na wrogie zachowanie. Okej, okay, czyli tak po prostu go tutaj przetrzymywali i tyle. Kurwa, to co mi mówi ta rada, to jest tak... Tak bardzo nieczytelne dla mnie, że jebać to. Aha, tutaj to muszę sobie później wrócić, jeśli będę pamiętał w ogóle. Dobra, twarz nieprzyjaciela, no to nie brzmi jak dobry tytuł zadania związanego z naszym bratem. Dylan. Okej, no muszę przyznać, nie spodziewałem się, że Dylan tak po prostu przylezie do centralnego kierownictwa. No ale spoko, czy ja tutaj znajdę coś w ogóle ciekawego? Mogę tutaj wleźć ewidentnie. Ale dlaczego mogę tutaj wleźć? Oto jest moje pytanie. Może znajdę tutaj jakieś ciekawe dokumenty. Patrzcie, jak sobie tutaj normalnie lewituję, nie lewituję. Zium. Okej. Okay. Mamy przedmiot. O, wow. Skuteczność amunicji lewitacja? Skuteczność amunicji lewitacja? Co to ma niby znaczyć? Gdzie to będzie w ogóle? Dostałem to? Aha. Zużycie amunicji podczas lewitacji. O cholera jasna, to dopiero interesujące, ale straszliwie konkretne. Nie jestem pewien, czy jestem gotowy na aż takie tutaj, kurde, buildy, jakie ja mogę stosować. No dobra. Widzę, że obserwacja naszego brata i cela w ogóle jego to było dość duże przedsięwzięcie. Co mamy tutaj? Przesłuchanie Dylana. What about her? I just want to get your perspective. What do you think of her? What kind of person is she? That sort of thing. I adored my sister. When I was little, I mean, back in ordinary. And you don't anymore? When I first got here, sure. I'd always hoped she'd come too. Find me, to take me home. We went everywhere together. Why should this be any different? Casper said she could come too, to the Bureau, if she wanted to. But she never did. Why do you think that is? Because she didn't care about me. Oh, nie. She always wanted to be out on her own, seeing the world. She always said so. I guess she got what she wanted. Great. So she wanted to see the world. Did she ever mention any place in particular? Why? We like to ask questions around here, you know that. Any particular cities, towns, landmarks, anything like that? I don't remember. What about family friends? Were you close with anyone living outside of ordinary? I'm done with this. Tell Casper I want pizza for lunch today. Dylan, wait, we're not... Okej, okay, interesujące. Jedna rzecz, którą tutaj... O nie, tego już nie chcę odtwarzać. Po to kurwa tam wszedłem, żebym mógł sobie to wysłuchać bez echa tej sali. Dobra, wychodzi na to, że niestety, bo liczyłem, że będzie inaczej. Dylan troszeczkę nie żywi do nas sympatii, on myśli, że my go zostawiliśmy. Znaczy, no niestety ta agentka, czy ktokolwiek go tam przesłuchiwał, też nie miała zbyt zdrowego podejścia do rozmawiania o mnie z nim, ponieważ powiedziała, że no hej, gdyby chciała przyjść, to by przyszła. A generalnie Jesse pewnie bardzo chciała przyjść, ale póki ten Polaris pewnie jej tutaj nie skierowało, to nie mogła, no, idzie się domyślić. Dlatego też, no, zobaczymy, jakie on będzie miał do nas podejście.
Mam nadzieję, że pozytywne, chociaż może być różnie. Dobra, i ja słyszę generalnie, że mi tam jedzenie przyjechało, dlatego ja tam się zaraz... A, i tak będziemy niedługo ten odcinek kończyli. Proszę mnie tutaj normalnie zamknąć tamto i otworzyć to, chcę stąd wyjść. Ale jednocześnie chcę też lecieć do tamtego agenta, który jest piętro niżej. No tak, piętro niżej. Zium, proszę bardzo, już nigdy nie zginę. No dobra, bądźmy poważni, to jestem ja pewnie zginę przy najbliższej możliwej okazji. Warta przy lodówce, gdzie ten gościu dokładnie jest? No Jezus, no. Czwarte piętro, to jest czwarte piętro, tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie ten gościu był, ale... Myślę, że jak przejdę obok tych cel, to będzie to dość oczywiste. Nie z tej strony? Oczywiście, że nie z tej strony. Tam to w ogóle był ten telewizor. On będzie tam. Zium, zium, proszę bardzo, jakie szybkie poruszanie się. Co prawda teraz już nic nie zrobię, ale dobra. Podoba mi się w ogóle to, że tutaj lewitacja nie zużywa w ogóle mojej mocy. To jest spoko, ponieważ mogę się tutaj bawić ile wlezie tym lataniem, tak długo jak będę ogarniał, jak tutaj kontrolki działają. I nie muszę się martwić tym, czy nie zużyję tej energii na żółty na przykład. If I look away, I don't know what this thing will do. You have to get me out of here. The door can only be opened by the Panopticon supervisor. That's Langston, if he's still around. Langston. Yeah, I know him. I'll go ask him how to get you out. Please hurry. My eyes, they can't. They can't. Hey, calm down. Just focus. What's your name? Focus, right. My name's Philip, and I think I can hold on for a bit. It's just my eyes. My eyes hurt so much. Just hang on, Philip. Ej, ja rozumiem, że on ma się patrzeć na tą lodówkę, ale czy on nie może nawet mrugnąć? Przecież, no to, jeżeli on nie może nawet mrugnąć, to to już faktycznie ja rozumiem, dlaczego cierpi z tego powodu, Jezus Maria. Przecież to on musi mieć jakoś sztucznie te oczy otwarte. Nie wiem, czy jakikolwiek człowiek byłby w stanie to znieść, szczerze mówiąc. Dobra, co to jest? Jakieś takie... Aha, to jest cała ta. To jest cała ta winda. Ona nie wygląda nawet jak winda tutaj, szczerze mówiąc. Dobra. Nie będziemy w tym odcinku pewnie lecieli z powrotem do tego centrum kontrolnego, ale zobaczyłbym sobie Langstona i zobaczyłbym też punkt kontrolny. Zobaczę, czy mogę wydać moje punkty umiejętności na coś ciekawego, ale nie jestem pewien. Chciałbym sobie zainwestować w maksymalną moc mojej telekinetycznej rozpierduchy. Tylko zobaczę, czy to będzie kosztowało 3, czy ile, nie pamiętam już. Jeżeli będzie kosztowało więcej, to sobie chyba zaoszczędzę, zamiast wydawać na te pomniejsze umiejętności, które aż tak mnie nie ruszają, no bo jak często na przykład osłony używam w ogóle. Wolę tutaj raczej taktykę ruchu i bycia ciągle gdzie indziej, przejmowania kontroli i chowania się, niż robienia sobie osłony. Też no, gdybym sobie robił tą osłonę, to mógłbym się chować za nią, ale to już dobra. Nie wnikajmy w wszelkie błędy mojego rozumowania, bo trochę by analizowanie tego zajęło, jak dobrze mnie znacie. Dobra, tędy mogę niby wyjść, nie wyjść. Nie, muszę to przejść i obejść całe. Czy tutaj coś się zrespi teraz? Ta, oczywiście, że się zrespi. No dobra, panowie, gdzie jesteście? Jebnięcie czeka. Sru, o ty frajerze. Dobra, oni są na tyle słabi, że no nie stanowią większego wyzwania. Tutaj jeden się chował. Elo! Elo! No, no okej. Wow! No nie ma co. Syk mnie, kurwa, chyba nie traktuje poważnie. Naprawdę, nie ma co. Najcięższe jednostki po prostu wysłali, żeby mnie tutaj rozdupcyć. O Jezus Maria, ci to są zawsze denerwujące. Dobra. Ja się tutaj trochę odsunę. Może bym sobie przejął takiego jednego, żeby, wiecie, powalczył dla mnie. Zaraz mu z powrotem wróci ta osłona jego, to już będzie nieprzyjemne. Ale jeszcze takie pyk, pyk. Czy ja go przypadkiem zaraz zabiję? O Jezus, i zużyłem całość. Cyk! Dobra, chodź tutaj. Ty będziesz fajnym sojusznikiem, oni są zawsze interesujący. Ten mnie trochę tam dupnął, ale to nic. Walcz ze swoim kolegą! A ja się przygotuję, żeby go już tutaj anulować. Może go nie anulowałem, ale całkiem nieźle go tutaj poraniłem. Dobra, gotowe. Już teraz tak obaj będą zdychać. Szkoda, że kiedy przejmę jednego i on walczy ze swoim kumplem, a potem przejmę drugiego, to że ten kumpel potem nie walczy. Znaczy, nie, dobra, to by było kompletnie bez sensu, bo oni są wtedy moimi sojusznikami.
Ten tutaj chciał jakąś kurwa rakietą we mnie strzelić, ale ja się w takie rzeczy nie bawię. Dobra, możecie mi dać skorzystać z tego jebanego punktu, dziękuję. Środki zaradcze, to mogę sobie odebrać w ogóle. Skuteczność odrzutu, mech. Zdolności, o ja już mam maksymalne obrażenie od wystrzelenia. O, no dobra, to czas inwestować w coś innego. Tutaj oczywiście mamy lewitację. Czas trwania lewitacji. Ciekawy jestem, jakie interesujące rzeczy tam w ogóle się dalej znajdują. Mogę czas trwania przechwycenia sobie zwiększyć. I tutaj pewnie w ogóle jakieś zawsze są odnogi, które coś innego dają. Tak samo jak tutaj było miotanie granatami i rakietami. Tutaj chwytanie przeciwników i rzucanie nimi. Dobra, wiecie co, chyba pójdziemy w większą ilość energii, bo czasami ta energia się przydaje, niech będzie. Naprawdę chciałbym, żeby ta gra prosiła mnie o potwierdzenie, kiedy tutaj coś robię. Dobra, wejście do Panoptikonu, no to tędy muszę, tak, tu jest security. Na sam koniec chcę sobie jeszcze porozmawiać z panem zarządcą. Siema. Wejdź, bo tam gościu się na lodówkę patrzy. Philip? O kurwa, Filip! Oh, shit, I forgot about fridge duty. He's been in there for over a day, I totally forgot. You forgot about him? There's a lot going on. The hiss, the Benikoff TV. Considering the number of things I'm juggling, ma'am, I think it's... Listen, it's fine. We just need to get him out of there. He said you'd be able to open the cell door. Yeah, I can unlock it on my terminal. There. Done. Door open. But Philip can't just leave. The fridge is behaving erratically. Ocular contact is the only thing that seems to placate it. If we don't have someone in there watching it 24/7, people will die. I'll figure something out. I'm pretty good with these things. Being pretty good with altered items isn't standard bureau procedure, ma'am. He doesn't know us very well. Dobra, moi drodzy, w takim razie coś sobie rozkminimy, pewnie udobruchamy tą lodówkę, wpakujemy do środka może 3 kilo kabanosów i będzie zadowolona. Wróć do Filipa. To zrobimy na początku przyszłego odcinka, a na razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się wam podobało. Lecimy do przodu z fabułą. Dzięki za oglądanie. Łapy w górę. Pa, pa.